To jak popatrzymy na przykład na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który jest realizowany, no muszę powiedzieć tutaj, przyglądając się temu jeszcze raz, jak regulaminowi Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, widzimy wyraźnie, że regulamin funduszu, regulamin KIO też jest odrębny do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. No ale po to, żeby już nie tworzyć kolejnych precedensów, kolejnych trybów, to postanowiliśmy zapisać to w taki sposób właśnie. Druga zmiana, która nastąpiła w projekcie ustawy, to zmiana polegająca na tym, aby w taki bardziej czytelny sposób opisać procedury nadzoru nad Narodowym Centrum i funkcje nadzorcze pełnione przez poszczególne organy. Przyjęliśmy, że to prezes Rady Ministrów wykonuje nadzór nad Narodowym Centrum i to w jaki sposób będzie ten nadzór wykonywał, to oczywiście będzie zależało od prezesa Rady Ministrów, ale to także oznacza, że to premier będzie zatwierdzał dokumenty roczne, plany finansowe, plan działalności Narodowego Centrum i to premier będzie przyjmował sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności. Natomiast funkcją Rady Narodowego Centrum jest opiniowanie tych dokumentów i wyeliminowana została tutaj taka pomocnicza, niejako funkcja pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, który wykonywał niektóre czynności nadzorcze w imieniu prezesa Rady Ministrów. Funkcją pełnomocnika zgodnie z projektem ustawy będzie przygotowywanie, skupianie całego potencjału, także potencjału sektora obywatelskiego wokół propozycji programowych, czyli wokół programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tak jak to zostało tutaj wpisane do projektu ustawy. Zwiększyliśmy liczebność przedstawicieli trzeciego sektora w Radzie Narodowego Centrum. To jest w tej chwili 5 miejsc w 11-osobowej Radzie. Zostało wprowadzone także do Rady przedstawicielstwo jednostek samorządu terytorialnego. W takiej dyskusji z przedstawicielami samorządu na posiedzeniu Komisji Wspólnej. Po tej dyskusji pytaliśmy, że chociaż Narodowe Centrum nie wykonuje zadań bezpośrednio we współpracy z samorządami, ale realizuje zadań i realizacja zadań publicznych przez samorządy nie jest w żaden sposób regulowana przez to, co się dzieje w praktyce, co ma się dziać w praktyce działania Narodowego Centrum, to jednak ze względu na to, że Narodowe Centrum ma być realizatorem programów rządowych, dobrze jest, aby ten styk współpracy tutaj w Radzie Narodowego Centrum istniał, żeby przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego w Radzie był. Do wyboru, do wyboru, powiedzmy tak, członków reprezentujących środowisko sektora obywatelskiego posłużyliśmy się formułą znaną z kreowaniem członków pozarządowych Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przy czym ostateczną decyzję co do wyboru pozostawiliśmy w rękach premiera. Zastanawialiśmy przez dłuższą chwilę nad tym, jak to zrobić, czy odpowiedzialność za wybór tych 5 przedstawicieli powierzyć Radzie Działalności Pożytku Publicznego, czy pozostawić ją w rękach premiera, ale ponieważ to nie jest żadna 5-osobowa reprezentacja, to nie jest żadna reprezentacja, to jest raczej, tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym na spotkaniu z sekretarzem Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, to jest raczej taki wymiar eksperckiej obecności przedstawicieli trzeciego sektora w Radzie Narodowego Centrum, to pozostawiamy w tej konstrukcji projektu ustawy decyzję ostateczną co do wyboru
członków pozarządowych w rękach premiera. Jest to też konstrukcja znana z dotychczasowej ustawy o pożytku publicznego przy kreowaniu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. W projekcie ustawy zostało także wprowadzony szereg uwag, które raczej pochodziły z procesu uzgodnieniowego i dotyczyły one uzgodnienia projektu ustawy na przykład z konkretnymi zapisami przepisów, z konkretnymi przepisami ustawy o finansach publicznych. To, co zostało wpisane do projektu ustawy i także pochodzi z procesu konsultacyjnego, taki ważny zapis to jest artykuł 24 ust. 3 Narodowe Centrum Wspiera Rozwój Praw Organizacji Pozarządowych oraz znajdę przepis, który mówi o wspieraniu rozwoju instytucjonalnego, nie pamiętam tytułu, który to jest artykuł. To jest oczywiście pytanie, czy przepis, o którym rozmawiamy w tej chwili z Ministerstwem Finansów w takim kształcie, on będzie do zaakceptowania przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zostały także przepisy przejściowe dotyczące tworzenia tej instytucji, to jest Narodowe Centrum i kończy projektu ustawy. To są właściwie główne zmiany, które zaproponowaliśmy w tym projekcie. Dziękuję. Ja mam takie przerwę. Pewnie jakoś będziemy sobie zabierać głos wiele razy, ale znaczy w granicach tych 2 godzin, ale chodzi mi o ustosunkowanie się do uwag, które zgłosiła pani minister Kempa. Znaczy one mają charakter fundamentalny, dlatego bardzo to pytam, czy państwo żeście to rozstrzygnęli. No, o ile przypominam, czy pamiętam, pan minister Kempa właśnie zwracała uwagę na kwestię podporządkowania premierowi lub ministrowi właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. I tak, proszę, nie komentuję, tylko chciałem zapytać. Oczywiście. To jest jedna z tak zwanych uwag systemowych, które zgłaszamy w procesie uzgodnieniowym przede wszystkim. Uwaga zgłoszona przez minister, przez szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, ale także uwaga, która była podnoszona przez Rządowe Centrum Legislacyjne i także Rządową Radę Legislacyjną. Zgodnie z opiniami prawników, to zastrzeżenie systemowe nie ma charakteru, czy to zastrzeżenie systemowe nie powoduje, że projekt ustawy w takim kształcie jest nielegalny, czy też niekonstytucyjny, niezgodny z przepisami Konstytucji. Ustawa o działach administracji rządowej w artykule 33a daje taką możliwość, aby niektóre wybrane obszary działalności były prowadzone przez wyspecjalizowane do tego instytucje i były poddane bezpośredniemu nadzorowi prezesa Rady Ministrów. Tam jest To do tego, że państwo bronicie swojego projektu, rozumiem, tylko pytanie jest, czy ta uwaga zmienia jakoś dalsze, znaczy czy rozumiem, że nie będzie uwzględniona, tak? Czyli zostajemy przy starym rozwiązaniu. Tak? I konkludując tą moją wypowiedź, chciałem także dodać, że jesteśmy po uzgodnieniach politycznych między premierem Glińskim i panią minister Rafalską, że taki kierunek działań jest właściwy, czyli jest to zgodne z wolą ministrów.
drodzy Państwo, ja mogę dalej pytać, ale chciałbym, żeby wszyscy zebrali głos. To znaczy, ja mam jedno pytanie, dlatego że krytycznie odniosło się część ministrów do tego, również Rada Legislacyjna i Rządowe Centrum Legislacji do tej ustawy. Gro środowiska pozarządowego odniosło się bardzo krytycznie do tworzenia tego typu ośrodka. Czy nie uważacie Państwo, że po prostu należałoby najpierw wypracować, żeby za tą propozycją była większość, a nie na siłę tworzyć coś, co już przy otwarciu będzie stanowiło taką sytuację, w której środowisko będzie podzielone mocno co do tego. Tak było między innymi z ustawą o pożytku, gdzie starano się stworzyć zaplecze w środowisku, do którego ta ustawa miała trafić. Tak było przy nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach, gdzie starano się skupić właśnie większość środowiska co do tego, żeby przyjąć takie zasady. A tutaj jest wręcz taka wola, żeby po prostu to środowisko dzielić mimo wszystko. Pan musiałby pan swoją wypowiedź poprzeć jakimś materialnym dowodem wskazującym na to, że to większe środowiska jest przeciwko takiemu projektowi ustawy. Nie ma takich danych. Owszem, kilkadziesiąt organizacji zgłosiło mniej lub bardziej poważne zastrzeżenia. O części z tych zastrzeżeń wypowiadałem się już publicznie, także do NGO.pl. Dzisiaj albo jutro wysyłam do NGO.pl kolejny tekst, w którym merytorycznie rozmawiamy na temat kolejnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o proces uzgodnieniowy, to zastrzeżenia, to jest oczywiste, to praktycznie rzecz biorąc dotyczy każdego procesu ustawodawczego, w szczególności takiego, który dotyczy przenoszenia kompetencji z jednego organu administracji rządowej do drugiego organu administracji rządowej, to z natury rzeczy rodzi określone wątpliwości. Te wątpliwości zostały wyrażone przez kilku ministrów, ministra finansów, bardziej takie techniczne wątpliwości, przez ministra do spraw rodziny. Te wątpliwości dotyczyły w szczególności trybu zlecania zadań i paru jeszcze innych kwestii. Szefa kancelarii, premiera, ministra, szefa komitetu stałego i Rządowe Centrum Legislacyjne oraz to już organ pozarządowy, Rządową Radę do spraw legislacji. Natomiast pozostałe ministerstwa albo przyjęły ten projekt ustawy za aprobatą, albo też nie wypowiedziały się krytycznie w stosunku do niego. W związku z tym nie mamy tutaj sytuacji, nie mamy do czynienia z sytuacją taką, w której projekt budziłby uzasadnione wątpliwości większości. Mamy do czynienia z wątpliwością określonych podmiotów, określonych instytucji. Teraz w procesie uzgodnieniowym te wątpliwości próbujemy usuwać. Czy to przyjmując część poprawek, proponując część poprawek, zgadzając się z nimi, czy też uzasadniając ich odrzucenie. Ten proces w tej chwili trwa. Ja nie wiem, czy ja mam stałe informacje, bo nie ukrywam, że wczorajszy dzień mam wyjęty z życiorysu, ale przed weekendem, kiedy próbowałam znaleźć takie zestawienie z konsultacji społecznych, uwag, które wpływały, jaki podmiot wpływał z uwagi, jaka była ta uwaga, czy ona została uwzględniona, czy nie i dlaczego, to nie udało mi się do takiego materiału dotrzeć. A nie ukrywam, że trochę miałam nadzieję, że dzisiaj jak się spotkamy, to będziemy mogli spojrzeć też na to, co wnioskują inne organizacje. Mamy taki materiał w ogóle wybrany i czy moglibyśmy go po prostu dostać? Nie, taki materiał, tak jak powiedziałem, znajdzie się w końcowym raporcie z konsultacji. To jeszcze trochę potrwa, zanim ten raport zostanie przygotowany. Zredagowany tak, żeby mógł ujrzeć światło dzienne. I tam te wszystkie uwagi do wszystkich się odniesiemy, wskażemy, że te sprawy zostały przez nas przyjęte i powody nieprzyjęcia tych uwag. A kiedy można się spodziewać takiego raportu z konsultacji? Bo ja nie ukrywam, że trochę się widziałam, że będziemy go mieli na dzisiaj. Nie, nigdy nie obiecywałem, że to będzie na dzisiaj. To niestety wymagać będzie jeszcze trochę czasu przy tych
zasoba, które mamy w kancelarii. Nie sądzę, żeby to było, żeby to się zdarzyło w marcu. No, ja mam pytanie jedno. A co stoi na przeszkodzie upublicznić 100 stanowisk, które wpłynęły w konsultacjach społecznych? One będą opublikowane w swoim czasie, czyli przed chwilą, kiedy trafi projekt do komisji, na komitet stały, tak jak to wymaga prawo. Tylko ja sobie myślę tak, że strach przeważnie ma wielkie oczy i tak samo dotyczy rzeczami, które się nie widzi. Myślę, że gdyby środowisko mogło zobaczyć te uwagi, które wpłynęło, to pewnie byłoby mniej rzeczy niedopowiedzianych, niezrozumiałych. No bo tak naprawdę, jeżeli tych uwag, jak pan minister powiedział, wpłynęło 100, to nie jest nie wiadomo jak dużo, biorąc pod uwagę ilość organizacji. I może to by uspokoiło cały proces, tak po prostu. Chyba jak się PCL pojawi na stronie, to chyba wtedy powinien się rzucić. Ale w RCL-u pojawiły się opinie z uzgodnień, a nie po półtora miesiąca nie ukazały się dokumenty, które przesłały organizacje, co raczej jest przy obserwacji procesów legislacyjnych raczej nieprzyjęte. Nie czeka się na raport, tylko się właśnie publikuje te stanowiska, które wpływają w takiej formie, jakiej wpływają. Po to jest to miejsce w RCL-u, żeby można było do tego zajrzeć, bo inaczej się rozmawia, kiedy widzi się, jakie uwagi wpłynęły od organizacji, tak? A inaczej się rozmawia, jak się ich po prostu nie widzi. I pan komentuje te uwagi, które ewentualnie uwzględniliście państwo, czy nie uwzględniliście. No, trudno powiedzieć, bo ich po prostu nie znamy. Znamy tylko część tych opinii i to są w większości opinie negatywne. I one zostały opublikowane czy na NGO.pl, czy na stronach organizacji. I to są stanowiska negatywne w stosunku do projektu. A prawdopodobnie w tych uwagach są też stanowiska, które się nawzajem znoszą. Co ja podejrzewam, tłumaczy, też tłumaczy państwa podjęcie decyzji. I pewnie podejrzewam, że w tych opiniach były także jakieś uwagi pozytywne. I może dlatego też szkoda, że to nie jest do... No, one się na pewno pojawią, natomiast nie mogę obiecać w którym momencie, bo też harmonogram prac nad bardzo napięty. No to... Czy mogę? Tak. Ja bym chciał zadać pytanie pewnie o takim charakterze dosyć fundamentalnym, a pytanie brzmi, czy ja dobrze rozumiem zapoczątkowany proces. Otóż jestem pewnie jednym z niewielu, który od lat przekazuje informację, że polski system, o ile można cokolwiek tak określić, związany z instytucjonalnym i nie tylko wsparciem i dążeniem do współpracy międzysektorowej dotyczącej organizacji pozarządowych wymaga słowo uporządkowania, jest może nieadekwatne, ale powiedzmy, że na roboczo przekażemy sobie, że to jest to określenie. I traktuję to, o czym rozmawiamy dziś, jako pewien element w procesie, czyli powołujemy Narodowe Centrum po to, żeby wokół niego skupić jakąś konkretną grupę osób zaangażowanych, zainteresowanych, przygotowanych merytorycznie do tego tematu, o którym chwilę temu, po to między innymi, żeby ta grupa osób, tak ją umownie nazwijmy, niezależnie od tego, że są tam osoby już niektóre wyszczególnione, nie z imienia, nazwiska, ale z funkcji, po to, żeby rozpocząć cały proces czegoś, co moglibyśmy na końcu nazwać, proszę uprzejmie, oto jest pewna struktura, pewna strategia, pewien zarys założeń, albo zamknięty, czy też otwarty, ja przypuszczam, że jednak otwarty, po to, żeby za chwilę, ta chwila pewnie będzie trochę trwała, odpowiedzieć sobie na pytanie, oto proszę uprzejmie, wraz z organizacjami pozarządowymi stworzyliśmy pewną formułę, dzięki której mamy również sporo narzędzi do wykorzystania i zapraszamy do tego, żebyśmy to mogli zrealizować. I to jest jakby jedno pytanie. Nie wiem, czy ono jest zrozumiałe, ale pewnie tak. Tak czy nie?
Proszę. Okej. I drugie pytanie dotyczy czegoś, co dotyczy bezpośrednio nas. Bo na dzień dzisiejszy Rada Działalności Pożytku Publicznego, acz nie będąca reprezentacją organizacji pozarządowych obecnych, to jednak w jakiś sposób reprezentuje interesy sektora pozarządowego, to pytanie moje drugie brzmi, jaką rolę w całej koncepcji rozwoju sektora obywatelskiego miałaby ona odegrać, bo dlatego przekazałem na początku informację, że stoję na stanowisku i od lat je przekazuję, też się okazuje, że część sektora się z nią zgadza, część nie, i to jest jakby naturalne. To uważam cały czas, że my jako organizacje pozarządowe potrzebujemy się trochę uporządkować w kontekście znalezienia formuły dla zabezpieczenia reprezentatywności przedstawicieli sektora pozarządowego w najróżniejszych gremiach. Nie po to, żeby wydawać taki czy inny głos o charakterze pozytywnym czy negatywnym, ale po to, żeby budować cały czas płaszczyznę, żeby nie powiedzieć inaczej, platformę, płaszczyznę współpracy. Jednak przypuszczam, że dywagowanie na temat tego, czy ktoś ma jakieś wątpliwości tak już a priori generalnie przed zaistnieniem działania, no, są może nie tyle nieuprawnione, bo one pewnie wynikają z jakichś zapisów, nie zapisów, ale jednak są pewnie trochę na wyrost i gdybyśmy mieli narzędzie, i to jest pewnie jeden z braków, których nie posiadamy, narzędzie, żeby usłyszeć głos, tak, nie, albo nie wiem, od wszystkich organizacji pozarządowych, które w Polsce istnieją, pewnie byśmy otrzymali odpowiedź na pytanie, kto popiera, kto nie popiera, kto ma wizję inną, kto ma propozycję taką czy inną, i najprawdopodobniej jakoś by się to równoważyło, bo środowisko rzeczywiście jest dość mocno zróżnicowane. Czyli pierwsze pytanie, czy dobrze rozumiem, że po to idziemy troszeczkę w tempie przyspieszonym w budowaniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, żeby było komu zarysować koncepcję, przygotować założenia, bo na chwilę obecną, no, umówmy się, no, powiedzmy, że nasz oprzyrządowanie osób jest niewielkie na ten temat, a drugie, jaką rolę w przyszłości widzielibyśmy w... Ja wiem, że to jest pytanie bardzo szerokie i pewnie odpowiedź mogłaby zająć nam czas do rana, a tyle go nie mamy, ale przynajmniej tak skrótowo, jaką rolę widzielibyśmy dla Rady, bo ja nie ukrywam, że brak tego zapisu dotyczącego tego, że wśród tych 5 członków Rada Działalności nie ma jakby wpływu bezpośredniego, ale to ja tego nie odbieram, że to jest negatywne czy pozytywne. Odbieram to tak, że prawdopodobnie jest to pozostawione jeszcze do tego, żeby ten mechanizm wypracować. Tak to odbieram. Czyli te dwa pytania bym chciał zadać. To jest oczywiście pytanie, co pierwszy? Rządowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czy Narodowe Centrum, który będzie ten program, między innymi będzie ten program realizować. Dziś mamy sytuację taką, w której istnieje już instytucja rządowa, która zajmuje się koordynacją horyzontalnej polityki państwa skierowanej do sektora obywatelskiego, i tą instytucją jest Ministerstwo Spraw Zabezpieczenia Społecznego. W sytuacji, w której rząd nie zadecydował tego jeszcze, bo nie ma żadnego stanowiska oficjalnego rządu, ale jest program, który rząd, środowisko kreujące rząd przyniosło do tego rządu, które można streścić w ten sposób, że koordynacją polityki państwa skierowanej do trzeciego sektora, wspierającej trzeciego sektora, ma się zająć premier. I tam mają być ulokowane te nici koordynacji polityki państwa. To pozostawianie na dłuższą metę, na dłuższy czas, takiej sytuacji dualnej, w której jednocześnie polityka państwa będzie prowadzona przez jednego z ministrów, a z drugiej strony będziemy tworzyli program, który
ma tę politykę, to zarządzanie tą polityką przenieść do innej instytucji, jest dysfunkcjonalne. W związku z tym została podjęta decyzja o tym, aby utworzyć Narodowe Centrum i przenieść te elementy polityki państwa. Tymi elementami polityki państwa obecnie realizowanym jest chociażby Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ale jest także współpraca z tą instytucją dialogu obywatelskiego, jedyną w tej chwili na poziomie centralnym instytucją dialogu obywatelskiego, to jest Rada Działalności Pożytku Publicznego i przenieść się do kancelarii premiera. Też używam tutaj, tak posługuję się bardzo prosto, znaczy mówię bardzo prosto, nie chodzi oczywiście o przenoszenie rady z miejsca, z kąta w kąt, tylko chodzi o umocowanie jej jako organu doradczego prezesa Rady Ministrów. Stąd też potrzeba tego, aby powstanie Narodowego Centrum poprzedziło utworzenie, przyjęcie Narodowego Programu. Tak jak sobie zarysowaliśmy priorytety Narodowego Programu, zbudowanie instytucji dialogu obywatelskiego, czy rozwój instytucji dialogu obywatelskiego, minimalizowanie barier legislacyjnych, instytucjonalnych, rozwój systemu finansowania trzeciego sektora, rozwój wolontariatu, rozwój edukacji obywatelskiej, to widzimy dzisiaj, że ten program, że są pewne elementy tego programu, które mogą pojawić się wcześniej i są takie, które będą na pewno dłużej wypracowane, chociażby ten cały konglomerat spraw związanych z minimalizowaniem barier legislacyjnych. Jak Państwo wiedzą, gdzieś w połowie ubiegłego roku z powodów nastąpiło zwolnienie pracy, i to tak trochę eufemistycznie mówię, zespołów eksperckich. One w tej chwili w grupach roboczych wracają do pracy, bardzo w tej chwili intensywnie pracują dwie grupy robocze, jedna nad programem wolontariackim, a druga nad częścią tego programu dotyczącego edukacji obywatelskiej, mianowicie wspieranie przez państwo takiej instytucji, rozwoju takich instytucji, jakimi są Uniwersytety Ludowe, które byłyby miejscem między innymi dla edukacji obywatelskiej, ale nie tylko, oczywiście Uniwersytety Ludowe, to także kształcenie zawodowe, to także wyrównywanie szans, to także pielęgnowanie tradycji regionalnej i tak dalej. Stąd też potrzeba szybkiego powołania Narodowego Centrum wiąże się z tym, że jeśli te elementy programu, Narodowego Programu pojawiłyby się wcześniej, oczywiście przy współpracy ekspertów i także po szerokich, być może nawet szerszych i dłuższych konsultacjach niż tych, które przeprowadziliśmy w odniesieniu do projektu ustawy. Tak jak zawsze podkreślałem, ten projekt ma charakter kompetencyjny, jest tak naprawdę dotyczy tego, co się dzieje wewnątrz rządu. Oczywiście, ponieważ konsekwencje wpływają na to, w jaki sposób państwo będzie wspierało trzeci sektor. Zapraszamy tutaj do współpracy i konsultowaliśmy stosunkowo szeroko ten projekt ustawy w środowisku trzeciego sektora. To tak na marginesie w ciągu ostatnich lat chyba jeden z szerzej konsultowanych projektów legislacyjnych. Chociaż zamknął się w dosyć krótkim czasie. Więc te projekty, te elementy Narodowego Programu mogą się pojawić szybciej niż inne, dlatego też potrzeba budowania bazy instytucjonalnej do tego, aby te projekty prowadzić. Bo alternatywą byłoby oczywiście przekazanie tych projektów do zarządzania dotychczasowej instytucji do spraw zabezpieczenia społecznego, który z kolei decyzją polityczną ma te kompetencje oddawać. Miejsce Rady Działalności Pożytku Publicznego. To jest oczywiście bardzo już długa debata, tak długa jak Rada trwa. Wielokrotnie też podkreślałem to, że nie można nie docenić tego, co Rada dla praktyki dialogu obywatelskiego zrobiła w Polsce przez ostatnie lata. Jedną z jej istotnych
dysfunkcji jest to, że jest nie reprezentatywna dla sektora obywatelskiego, ale stosunkowo mało reprezentatywna dla sektora obywatelskiego. Nigdy żadne ciało dialogu obywatelskiego nie będzie miało tej wystarczającej cechy reprezentatywności w stosunku do trzeciego sektora, który jest ogromny, bardzo podzielony, bardzo zróżnicowany i regionalnie, i branżowo, i jeszcze pod wieloma innymi względami, także ideowo. To, czy Rada powinna te swoje funkcje wykonywać w kolejnych kadencjach, czy powinna zmienić nieco swoją formułę, czy powinna zwiększyć swoje kompetencje, na przykład będąc organem doradczym prezesa Rady Ministrów, czy też powinniśmy raczej zmierzać w kierunku bardziej reprezentatywnego ciała dialogu obywatelskiego, jaką byłaby Rada Dialogu Obywatelskiego. To są pytania, które pozostawiam do rozstrzygnięcia dialogu z sektorem obywatelskim na najbliższe miesiące. Chyba fajnie, dzięki. Odpowiedziałem. Ja reprezentuję Naczelną Organizację Techniczną. No, to, co powiedział pan dyrektor, trochę mnie zaskoczyło. Bo pamiętam, pan jako przedstawiciel Duby w GUS-ie, on dzisiaj mówi o trzecim sektorze. Więc ja myślę, że powinniśmy sobie wyjaśnić sprawę. W tej ustawie nie ma słowa trzeci sektor. Trzeci sektor, zgodnie z badaniami GUS-u, przyjętą statystyką międzynarodową, jest pojęciem ogromnie szerokim. Jeśli ta ustawa ma odnosić do trzeciego sektora, to ona naprawdę ma poważne luki. Trzeci sektor to są związki gospodarcze, izby gospodarcze i ich związki, związki pracodawców, związki zawodowe, partie, spółdzielnie, mieszkaniowe, taniego budownictwa, spółdzielnie inwalidów i tak dalej. I potem organizacje, to jest pewne pojęcie przyjęte dla celów badań statystycznych. Proszę zwrócić na to uwagę, że myśmy to, ja przynajmniej tak traktowałem, że mówimy o organizacjach pozarządowych, ale w pewnym ograniczonym zakresie obywatelskim. I to mnie trochę zdziwiło i wobec tego muszę tą sprawę sobie jeszcze dodatkowo przemyśleć. Bo z ustawy słowa nie ma trzeci sektor. Druga sprawa. Panie dyrektorze, wróćmy do kwestii uwag. Wysygnalizowaliśmy, że brak dyskusji o założeniach spowodował, że są takie, a nie inne rozwiązania, od których trzeba się w tej chwili wycofać. Główne nasze uwagi, czyli o były takie, że myśmy nie znali założeń. Gdybyśmy znali ich założeń, pan nie chciałby nas zapytać o zdanie, to byśmy powiedzieli, Rada Działalności Pożytku Publicznego jest jakimś naszym ważnym dorobkiem i doświadczenia Rady powinny być skonsumowane w nowej ustawie. Pan osobiście mówi, że się z tym nie zgadza, niemniej jednak, jak to się mówi, siła głosu mówi o tym, że trzeba te doświadczenia wykorzystać. Ale przepraszam, czy nie się nie zgadzam? Proszę? Czym ja się nie zgadzam? Nie, bo pan powiedział, że wbrew panu przeniesiono ten pan nie dokonał przetarcia nowego szlaku, tylko wrócono do, takie zakreślenie. Wrócono do zadania, będą realizowane jak w ustawie o działalności pożytku publicznego. No to zrozumiałem. Takie pan, to ja nie przeczę, że... Ale jaki ma to związek z Radą Działalności? Bo nie bardzo rozumiem jeszcze pana... Mówi pan, że zmiana rozdziału 4, odrębny tryb w ustawie działalności pożytku publicznego. I wrócił pan do tego trybu. Tu. Mimo, że wyraża pan, że pan ma inne w tej sprawie zdanie. Ale jaki ma to związek z Radą Działalności i dotychczasowymi określeniami? Nie bardzo rozumiem pana... No to ma... Nie z Radą, tylko z ustawą o działalności pożytku publicznego. Z ustawą. Ustawa określiła pewien tryb, a potem go został on przyjęty przez pewną decyzję Rady. Ja osobiście bardzo się cieszę z przyjęcia wielu korekt, podkreślenie o wszystkim, to dojrzenie do
potrzeby, że ta Rada Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa musi mieć reprezentatywność taką rzeczywistą przedstawicieli tych organizacji. No, było dwa, jest w tej chwili pięć. No, chwała tym, co że tak powiem, bronili tej koncepcji. Sposób wyboru jest tutaj trochę inny, niemniej jednak jest już bardziej wybór demokratyczny. Czyli gdybyśmy o tych sprawie mówili na początku całego procesu, to byśmy zwrócili uwagę. Mnie się wydaje, że pytanie mogę tylko postawić, dość istotnie. Jaki będzie dalszy los tej ustawy? Jakie to są ewentualnie terminy, kiedy jeszcze można do tych spraw powrócić, kiedy zostanie wniesiona na stały komitet, kiedy trafi proces legislacyjny Sejmu. My jako organizacje pozarządowe, mając doświadczenie ustawy prawo o stowarzyszeniach, wiemy, że możemy wiele jeszcze zdziałać w procesie sejmowym, kiedy będzie w komisjach, argumentując nasze stanowisko. Dziękuję. Jakkolwiek wypowiadam się niekiedy krytycznie o konkretnych zapisach trybu realizacji zadań określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to chciałem bardzo wyraźnie, zwłaszcza tutaj, na posiedzeniu tego zespołu i na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, wyraźnie podkreślić, że to, że dopracowaliśmy się takiego trybu ustawy o działalności, jest wielkim sukcesem sektora obywatelskiego, sektora pozarządowego w Polsce. Należy ubolewać może nad tym, nie nad tym, że taki tryb jest, tylko nad tym, że taki tryb nie jest stosowany powszechnie. Że ministerstwa i inne jednostki, instytucje administracji rządowej, które realizują zadania publiczne, mają swoje własne tryby odrębne w stosunku do trybu określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na pewno w ramach Narodowego Programu, jak będzie nam to dzieło dane dalej nad tym pracować, będziemy chcieli ten tryb modernizować, zmieniać, uczytelniać, bardziej, czynić go bardziej przyjaznym dla organizacji pozarządowych, w tym sensie go zmieniać. Jest szereg różnych analiz, także sam Główny Urząd Statystyczny podaje tą informację, o której zresztą też wspomniałem wielokrotnie, 13-krotnie częściej realizowane zadanie przez instytucje administracji publicznej w trybie wspierania, a nie powierzania, co jest jakąś dyspozycją. Oczywiście rozumiem samorządy, które posługują się tym trybem, ale wskazuje na to, że nie jest to prawidłowe korzystanie, właściwe, zgodne z celem ustawy, nie jest to dobre korzystanie z trybu realizacji zadań. Trzeci sektor w ustawie. W ustawie posługujemy się pojęciami społeczeństwo obywatelskie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowane grupy społeczeństwa obywatelskiego. Celowo używamy tak pojemnego, szerokiego pojęcia, ponieważ ustawa ma być skierowana do jak najszerszego kręgu odbiorców, jak najszerszego kręgu podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w tym także tych, które Pan wymienił. Więc jeśli w jakimś instrumencie wsparcia będą się mieściły te instytucje, o których Pan mówił, to również będą mogły być beneficjentami programów realizowanych przez Narodowe Centrum. To zresztą ta uwaga jest także poruszana, podniesiona przez niektóre resorty w procesie uzgodnieniowym i tutaj bardzo wyraźnie, posługując się zresztą także argumentacją z publikacji naukowych, odpieramy ten zarzut. Nie chodzi o to, aby w ustawie tej rangi bardzo kazuistycznie określić, czy chodzi nam o organizacje pozarządowe i zrównane z nimi instytucje czy organizacje wskazane w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie, ale chodzi nam o to, aby objąć nią
jak najszerszy krąg podmiotów należących do społeczeństwa obywatelskiego. I w tym sensie wydaje się ona spójna. Tutaj nie ma zastrzeżeń o charakterze takich legalistycznych w stosunku do tego pojęcia, tylko bardziej o to, że przez to, że to pojęcie jest niedoprecyzowane, niezdefiniowane, to może rodzić w określonych kontekstach wątpliwości co do jego zastosowania. Natomiast to, w których miejscach ono jest zastosowane, nie budzi naszym zdaniem wątpliwości, ponieważ tak czy inaczej, czy to konkursy realizowane przez Narodowe Centrum, czy inne formy działalności Narodowego Centrum, będą musiały mieć bardzo precyzyjnie zdefiniowanych odbiorców. Teraz jeśli będziemy realizować Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, to już jest pewna wypracowana praktyka i tam wiadomo, że program mówi w określony sposób definiuje odbiorców tego programu, a jeśli będziemy chcieli wspierać w sposób instytucjonalny organizacje sektora obywatelskiego, chociażby korzystając z tego narzędzia, jakie zostało niedawno uruchomione i będzie dostępne od 1 kwietnia tego roku, czyli środki z systemu dopłat do gier, to tam zostanie określony znowu krąg podmiotów w konkretnym mechanizmie wsparcia, które będą mogły korzystać z tego instrumentu. A kalendarz? To było jeszcze pytanie, jaki jest przewidziany kalendarz dalszego działania? Jeśli w tym kroku uda nam się zakończyć proces uzgodnieniowy, czyli te poprawki, które zostały wniesione do projektu ustawy wraz z naszą argumentacją nie zostanie zakwestionowane przez adresatów naszych stanowisk pełnomocnika, to będziemy chcieli finalizować ten projekt w marcu, składając go do Komitetu Stałego. Czy jest szansa, że przed Komitetem Stałym zobaczymy te wyniki konsultacji? Bo powiedział Pan, że do końca marca potrzebujecie Państwo czasu, tak, żeby to opracować. To konsultacje, oczywiście same uwagi z konsultacji na pewno znajdą się na stronie RPL-u, zanim projekt ustawy trafi do konsultacji. To, czy nasze stanowiska w odniesieniu do wszystkich uwag odpowiednio poprawnie zredagowane znajdą się też w tym momencie, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, powiem wprost, przy naszych szczupłych zasobach to czasem trudno poświęcić czas na to, na przykład, żeby odnieść się w taki bardzo merytoryczny sposób do uwagi, na przykład, która została zaproponowana przez jakąś tam organizację, żeby poprzedni prezes, a teraz pewnie dyrektor Narodowego Centrum był wybierany w głosowaniu powszechnym. A ileś tam uwag było takich, które z oczywistych względów odłożyliśmy ad acta, a też chcąc być fair w stosunku do wszystkich składających uwagi, chcemy się także do tej uwagi odnieść. Ustalmy, że sprawa jest przesądzona, bo zresztą w strategii odpowiedzialnego rozwoju stwierdzono, że będzie Narodowe Centrum, jakby ta koncepcja, znaczy nie ma co się tutaj skręcić w kółko, znaczy zastanówmy się w takim razie, wszyscy znamy kontekst, tak, znaczy gdyby nie to, że to się pojawiło w takim, a nie innym okresie, w takiej, a nie innej kampanii medialnej, być może to była jakby trochę inna dyskusja. Dlatego może tak byłem. Same zapisy ustawy, mimo że się tam pastwią nad nimi legislatorzy, no to legislatorzy zawsze się pastwili, pastwią i pastwić będą. To jest oczywiste. Takie jest ich zadanie. Natomiast być może jakby nie widzimy tego szerszego kontekstu, który Pan tu mówi, czyli programowego. Bo w istocie chodzi o to, o co, znaczy jaki jest pomysł rządu na to działanie. Bo na razie widzimy strukturę, tak? I okej, no, czy tutaj możemy dopisać jedno zadanie, skreślić drugie i to będzie. No, nadal to jest tylko przepis, natomiast pytanie, jak jest realne, oczywiście oddziaływanie, więc no, na przykład czy też jakieś przesłanie idące za tym, bo tak naprawdę się zastanawiałem nad tym zlecaniem zadań właśnie. Zresztą ja też, że podnosiłem, moja organizacja też podnosiła tą sprawę do trybu pożytkowego.
W końcu jak jest, zrozumiałem, że wprowadzono tryb pożyczkowy wbrew panu, ale później teraz pan wygłosił jakby że zgodę, że to jest dobry tryb, tak? Oczywiście wymagający korekty i tak dalej. Bo to jest jakby z czego dosyć ważne, my gdyby pracowaliśmy pewną praktykę, znaczy mówię my, no ludzie z, przepraszam, szeroko rozumianego sektora, tak w tym sensie przez lata doświadczenia pracy, wspólnie z rządem, że jest jakby pewien tryb wzorcowy, tak, tryb matka, tak, do którego dopasowane są inne ustawy. Oczywiście można ten tryb zmieniać, ale w ustawie bazowej, tak, w ustawie działalności pożytku. I dlatego ta próba na przykład tu w ustawie wprowadzenia czegoś innego była właśnie tym, co pan zresztą sam skrytykował, że są resorty typu sport, zdrowie ostatnio wystrzeliło ze swoim trybem. No to nie ostatnio. No, no rok temu. Sport stary, ale zdrowie w 2015. Już nie powiem o takich KRUS-ach i innych, z którymi walczyliśmy w poprzedniej kadencji, który zresztą notabene zleca zadanie na podstawie załącznika do decyzji prezesa. KRUS-u o czymś tam. Ministerstwo Kultury od dawna też ma. No więc właśnie mówię, że to jest rzecz, która wymaga uporządkowania. Tak jak ma przed nami jest olbrzymia sprawa uporządkowania definicji, znaczy zwracam uwagę, że pojęcie organizacji pozarządowej w rozumieniu pożytkowym jest bardzo różne, odmieniane w innych ustawach i rodzi to szereg różnych, powiedziałbym, kontrowersji. Ale to jest jakby, przepraszam, taka, czy, dobra, przeszedłem szczegóły oczywiście, ale okej, być może jakby nie widać tego, widzimy drzewa, nie widzimy lasu, tak? Znaczy, jak to ma wyglądać, bo jak mówimy programy, no to gdzieś właśnie w rozmowach dopiero mówi pan taki program, taki program. Tu się na przykład pojawia artykuł 31. Nie ukrywam, że też szczególnie ja się zastanawiałem, wsparciu instytucjonalnym, tak? Dofinansować rozwój instytucjonalny organizacji. No właśnie, to jest ten przepis, którego nie znalazłem. I to jest bardzo fajny zapis, tylko spróbuję wracamy słowo instytucjonalnego, to nie wiadomo, co się pod tym kryje. Nie chodzi o to, że jestem przeciw, tylko jest, co się pod tym kryje tak naprawdę. Jakiego rodzaju wsparcie dał nas na mowie pan mówi o wsparcie instytucjonalne ma jakieś konkretne znaczenie. To nie wynika z tego przepisu. Ja przynajmniej nie chcę się, że trzeba teraz rozwijać, tylko to jest jakby ta kwestia niewidzenia tego, tej szerszej całości. Być może uzasadnienie powinno być, powiedziałbym, rozbudowane o ten opis, że ta instytucja służy takim i takim celom zmiany rzeczywistości. Tak? I wtedy jakby mam jasność, bo przepraszam, dla mnie jest trzeciorzędna sprawa, czy prezes, dyrektor centrum ma znać angielski, czy ma być magistra, czy nie. Mówmy się, to jest trzeciorzędna sprawa w istocie. Natomiast ważne jest, co ta instytucja rzeczywiście będzie robić. I na przykład jedyna wątpliwość, która moja cały czas się pojawia, myśmy też to zgłaszali, że do końca być może to jakby musi być opisane, na czym ma polegać, albo powinna polegać koordynacyjna rola centrum. Bo w ustawie tego nie widać, ale być może nie musi być widać wprost, bo wynika to z praktyki. No więc mówię, czy ta koordynacja, zwracam uwagę, że centrum, czy pełnomocnik, dyrektor centrum, Dyrektor teraz jest. Okay. No dobra, wszystko jedno. Jak ingeruje na przykład w kwestię relacji z organizacje pozarządowe samorząd, tak? No bo jednak przejmując funkcje z ustawy dotyczące między innymi tam też związanych z samorządem, przepraszam, być może to nie trzeba opisać, nie musi być w ustawie, ale w uzasadnieniu dobrze, żeby te rzeczy gdzieś się pojawiły. I powiem szczerze, tak naprawdę najbardziej mnie martwi może nie sama ustawa, ale wdrożenie, tak się zastanawiam, bo to jest potężna, mimo pozoru, bo czym się niepokoimy. Mamy od 13 lat ustawę, która funkcjonuje w Ministerstwie Pracy. Tak? Ona sobie tam docierała się, jest kwestia pamięci instytucjonalnej, rozgrzewanych tysięcy spraw. Teraz się zastanawiam, może odczytałem właśnie te uwagi o 1%. No tu jest jakiś, pojawił się nowy przepis, widzę. No tak, 143. Tak, 43. Ale właśnie tak, czy na przykład, żeby nie stała się jakaś szkoda właśnie w kontekście przewidzenia 1%. Przepraszam, to jest pytanie organizacyjne bardziej niż ustawowe. Tak, 43. Ale tak powiem szczerze, zastanawiałem się. Te rozgrzewane, tak jak patrzę, te wszystkie tutaj znam, to nie od dzisiaj departament, rozgrzewane te pudła pełne papieru, spraw rozpoczętych, niezakończonych sprzed 5-7 lat. Mam nadzieję, że ten proces będzie po prostu, znaczy, że, bo to jest jakby trudny moment, tak? Przejścia z punktu A do punktu B.
Znaczy dobrze, ja wiem, zapewnię, że wszystko będzie w porządku, tylko mówię o swoich niepokojach, tak? No bo nas interesuje, jeżeli przeniesiono z Ministerstwa Pracy do Kancelarii Premiera, żeby tworzyć się centrum, okej. Okay. Tylko żeby nie spowodowało to, z jakiego powiedziałbym, zachwiania, bo ja czasami mam wrażenie, że... dobra, może niesprawiedliwie mówię, ale że nie do końca wiecie, co sobie na głowę bierzecie w kontekście różnych obowiązków. No bo sam status OPP, 1%, to czy to jest jakaś... Co roku widzę tą samą operację, która się po prostu powoduje intensywne działania całego urzędu. I sprawę jeszcze dwie chciałbym takie szczegółowe odnośnie. Myśmy nie zgłaszali tego, ale po lekturze ustawy tak się zastanawiam nad dwiema kwestiami. Jedna to jest kwestia pełnomocnika wojewody. Bo tak jest jakby zapisane właśnie bardzo miękko, czy ten wojewoda ma go powoływać, czy nie, że może, no ale ustalmy, mówimy o administracji rządowej, znaczy no albo powołuje, albo nie powołuje, no przecież sam wojewoda sam z siebie będzie uległ, czy... Znaczy, i teraz pytanie, jaka byłaby funkcja tego pełnomocnika? Czy on by na przykład nie powinien być, znaczy gdzie, czy on jest jakoś umiejscowiony w kontekście Wojewódzkiej Rady Pożytku, to że tak sobie na gorąco myślałem, ale też czy jeżeli jest, mamy... Właśnie przenosi trochę te działania centrum i pełnomocnika na dół, no to rozumiem, że mógłby być takim też rzecznikiem organizacji wobec samorządu terytorialnego, jak przedstawiciel administracji rządowej. Być może tu trzeba było w tym kierunku pomyśleć. Że to są rzeczy, które jakoś tam się pojawiają i tak samo w tym 31, który jest ciekawy, ale czy nie należałoby też zastanowić się nad trochę szerszymi formułami? Otóż my w Zespole do Spraw Społecznych Rady ostatnio podjęliśmy temat, który nam zresztą Ministerstwo Rozwoju wrzuciło. Znaczy, dotyczący środków na prefinansowanie różnych zadań, zwłaszcza w różnych wielu projektach, gdzie tak naprawdę czy koszty są refundowane i organizacje już zaczynają się, znaczy upominają się w tym sensie, że dobrze by było jak w wielu krajach europejskich, w Europie Wschodniej również, coś w rodzaju funduszu pożyczkowego, który by służył organizacjom na pokrycie wydatków, zanim one zostaną gdzieś tam przelane. No to choćby tylko, żeby w takiej ustawie gdzieś to się też mieściło, taka przestrzeń. Nie musi to być akurat tego mechanizmu, tylko żebyśmy nie zamknęli sobie pisząc o dofinansowaniu rozwoju instytucjonalnego, czy to jest wystarczająco szeroka konstrukcja, która pozwoli nam dalej później budować różne ewentualne instrumenty finansowe, jeżeli taki oczywiście rząd zdecyduje się zrobić, no bo to jest to nasza koncepcja. Więc tak, reasumując... No co to można powiedzieć? Właśnie ciekawy byłem, jak zreasumować. I teraz masz problem. Dobra, z mojej podobnego podsumowania. Znaczy szereg uwag zostało, które my jako Rada, przypomnę, zgłaszaliśmy, zostało przyjętych. Tak? To jest dwóch zdań. Kwestia trybu zlecania była dla nas ważna. Była bardzo ważna dla... Proszę? Liczba członków reprezentantów. Okej, więc jakby z tego z punktu widzenia oczywiście no, musimy tylko, że nie ma co się przyczepić, tylko powiedzieć, że okej, zostały spełnione. Pytanie, czy są rzeczy, których nie uwzględniono, a które uważamy za super ważne na przykład. No nie mówię o szczegółach, dobra, nie wchodźmy tam, nie bawmy się w legislatorów, tylko mówimy o zasadniczych rzeczach. No więc pytanie, czy są takie rzeczy, które myśmy podkreślali. Można? Można. Tylko mówię, nie wchodźmy w kadencyjność, ani tam ten angielski. Trudno. Ktoś chce, żeby to było na poziomie ustawy, to nie będziemy o tym dyskutować. Piotrek. Natomiast... Tak, dziękuję też panu Unii Metropolii. Ja już musiałem podkreślać tego, co przedmówca mówił. Rzeczywiście jest bardzo wiele zmian, które wychodzą naprzeciw temu, co w tym gremium było podnoszone. Panie dyrektorze, ja chciałem tylko zapytać o ten tryb konkursowy, bo z jednej strony mamy, i tutaj akurat może wejdę w rolę legislatorów, z jednej strony mamy odesłanie do ustawy o pożytku, co jest zgodne tutaj z tymi naszymi sugestiami, ale z drugiej strony ustalenie regulaminu konkursu zatwierdzanego przez Radę i wyliczenie, co wchodzi w skład regulaminu, co jest pewnym zdublowaniem zapisów ustawy o pożytku. Znaczy to jedno drugiego w ogóle nie wyklucza, bo to jest tak naprawdę bardzo, bardzo podobne są te zapisy w tym punkcie trzeci. To jest artykuł 33, regulamin konkursu określa określa w szczególności i tutaj jest 14 podpunktów, a tak naprawdę one się sprowadzają mniej więcej do tego samego, co
już mamy w ustawie o pożytku. Jedyne, co tak trochę mój niepokój budzi, to wzór wniosku, wzór umowy i sprawozdania ma być określony, jak rozumiem, w tym regulaminie, a nie stosujemy tych wzorów pożytkowych, które określił tam minister pracy, a teraz będzie premier określała, czy określał w drodze rozporządzenia. No tak, tak. Może tak. W ustawie o działalności pożytku publicznego nie mamy pojęcia regulaminu. No tak, jest ogłoszenie. Ogłoszenie. No tak, ma pan rację. I rzeczywiście wzory ofert są załącznikami do... Są, przepraszam, załącznikami do rozporządzenia. Tutaj posługujemy się pojęciem takim trochę mocniejszym jednak, jak jest regulamin, bardziej legislacyjnie ugruntowanym. Dlaczego wzory, i to nie jest takie dublowanie, czy takie odwzorowanie 1:1, bo jak sam pan zauważył, mamy tutaj nowe elementy, takie jak właśnie wzór wniosku czy wzór umowy. Dlaczego to się pojawiło tutaj chociażby? No choćby dlatego, że po pierwsze te wzory, które są w tej chwili w obiegu, czyli te, które są załącznikami do rozporządzeń wykonawczych, no, moim zdaniem, ale nie tylko, to także wyszło w bardzo wielu tych naszych spotkaniach konsultacyjnych w terenie, są powszechnie krytykowane, zwłaszcza przez mniejsze organizacje. Nie, pan nie szarżuje, bo to żeśmy tu ustalali. Jako dumne, jako to rodzące szereg wątpliwości. A chociażby na po tym spotkaniu konsultacyjnym, które miałem w Rzeszowie, zostałem dłużej na takim spotkaniu szkoleniowym, które było zorganizowane przez tamtejszą Radę Działalności Pożytku Publicznego dla organizacji pozarządowych, gdzie w gronie około setki przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowano wzory ofert po zmianach. Kilkadziesiąt uwag interpretacyjnych, wątpliwości interpretacyjnych dotyczących samych zmian w ostatnich wnioskach. W ostatnim wzorach wniosków i umów. Chcielibyśmy tutaj rozpocząć taką praktykę, która da organizacjom pozarządowym narzędzie, znacznie bardziej czytelne narzędzie do aplikowania w środki publiczne. To tak. Ale nie wchodzi pan w pułapkę trochę, bo zwracam uwagę, że to co będzie, okej, ja rozumiem prostsze formuły wniosków dla mniejszych, czy na mniejsze pieniądze, przepraszam, czytaj mniejszych organizacji, tak? I to jakby jest jakaś tam ścieżka do wymyślenia, ale pan takich pieniędzy nie będzie dawał przecież, raczej będą to większe, znaczy z poziomu Narodowego Centrum, bo mieliśmy ten dylemat rzeczywiście przy małych grantach z FIO, gdzie się pojawiały, no właśnie, jak ten wniosek tego małego grantu, żeby nie było jakiejś znowu wydziwiania, znaczy nie będzie składał na formularzu do Rady tego z pożytku no, o 5000 zł, tak? I były tam, chodziły takie pomysły, jak wymyśleć formularz prosty. Ale pan 5000 grantów nie będzie, znaczy nawet powiedziałbym, nie byłoby to zbyt mądre, bo zakopiecie się tutaj naprawdę już kompletnie. Natomiast, więc w ogóle nowe wzory tak, ale zastanowić się być może w ramach ustawy, znaczy dobra, być może ustawa pożytku. Właśnie, bo z tego co my wiemy, to jest praca nad nową ustawą pożytku. Dobrze, ale można. Nie, tylko mówię, tylko chodzi o to, mi ten wzór wniosku i wzór umowy do finansowania. Znaczy, rozumiejąc jakby intencje, zastanawiam się raczej, czy nie jest czas z innej strony, bo pan chce wprowadzić tryb tutaj, nowe wzory dotacja, które pan będzie udzielał, przepraszam, Narodowe Centrum będzie udzielało i to nie będą 5000, tylko będą tu duże formuły. I zwracam uwagę, że wpadniecie w jeszcze większą pułapkę, bo już ja znam prawników, to zaraz wymyślą takie formularze, żeby było wszystko wiadomo. Być może ma pan rację, natomiast jest jeszcze jeden kontekst, którym ten wzór wniosku i wzór umowy się powinien tutaj znaleźć ze względu na finansowanie rozwoju instytucjonalnego. Tam, kiedy nie mamy do czynienia z ofertą na realizację zadania jakiegoś, czyli z cyklem działań, tylko rozwój instytucjonalny, tam zdecydowanie musimy zmienić wzór
umowa. Dobrze. Znaczy ja powiem tak, że ta ustawa wygląda tak, jakbyśmy budowali leśniczówkę nie w lesie, tak? To, co powiedział Czarek, że brakuje tego sadu pod tytułem las, tak? Mamy jakieś tam drzewa, które istnieją już i obawiam się, że to skończy się jak z tą ustawą ochrony środowiska, że wytniemy te drzewa, które są, bo ktoś wpadnie na pomysł, żeby do instytucji dopasowywać cały las, który ma istnieć, tak? Pan powiedział w dniu dzisiejszym, że powstanie centrum powinno poprzedzić przyjęcie programu. Tymczasem zmieniliście tą koncepcję, bo pierwsza koncepcja była właśnie budowa programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nad tym mieli pracować ci eksperci powołani przez pana. I nagle się okazało, a dalszą koncepcją tego rozwoju miało być przyjęcie właśnie budowy Narodowego Centrum. Tymczasem... Skąd taka konstatacja, że najpierw miał być Narodowy Program? Z pana słów. No tak nie było. No ale dzisiaj pan powiedział to. Jeszcze w marcu mówiliśmy o tym, że prace nad Narodowym Centrum będą prowadzone szybko. W marcu ubiegłego roku mówiliśmy, że prace nad Narodowym Centrum będą prowadzone szybko. Okazało się, że tak szybko jak chcieliśmy, to się nie udało, ale jednak mimo wszystko... Panie dyrektorze, w dniu dzisiejszym pan powiedział, powstanie centrum powinno poprzedzić przyjęcie programu. Więc przepraszam bardzo, to nie są moje słowa. Mówiłem, że ma być odwrotnie, że Narodowy Program miał poprzedzić... Nie, no jeżeli poprzedzić miał program, to najpierw powstaje program, a później centrum. No to jest dla mnie zrozumiałe. No chyba, że rozmawiamy dwoma językami polskimi. No, bo jeżeli powstanie centrum ma poprzedzić przyjęcie programu, to najpierw musi być program, a później centrum. A nie najpierw centrum, a później program. Dobrze, ale to tego. Dlaczego? Stąd są te wątpliwości, dlatego że nie wiadomo, co się kryje pod tą ustawą. Teraz państwo będziecie dopasowywać wszystkie rzeczy, które są, do tego zbudowanego centrum tak naprawdę. Nie do jakiejś swojej koncepcji, wizji, jak to ma wyglądać, tylko zbudujecie centrum i pod kątem tego, co to centrum ma realizować, będziecie zmieniać przepisy istniejące, tworzyć nowe przepisy do tego, dlatego że nawet nie widzimy przepisów wykonawczych do tej ustawy. Nawet nie widzimy statutu tego centrum, tak? Więc tak naprawdę nie wiadomo, co się kryje pod samym pojęciem centrum, a w rzeczywistości właśnie te wszystkie dokumenty wykonawcze będą mogły pokazać, jak to ma funkcjonować, a nie na odwrót, tak? I gdyby powstały założenia do tej ustawy, gdyby ewentualnie powstały założenia do programu rozwoju społeczeństwa, gdyby powstał ten program, to nie byłoby dyskusji, czym ma się zająć centrum, tak? A teraz odnosząc się do szczegółów, dlatego że nikt nie poruszył tego artykułu 10, ustęp 10, ustęp 2, punkt 10, podpunkt 2. Jeszcze raz powiem, że się zgubiłem. Strona czwarta. Strona czwarta. No to piąta może być, tak? Artykuł 10, tak? Tak, tam chodzi o odwołanie członków rady, dlatego że to jasno określa, kogo reprezentują członkowie rady centrum, tak? Jeżeli mówimy, ja to wczoraj poruszałem, w artykule 9 ustęp 1 punkt 1 na wniosek reprezentowanych organizacji, czyli jeżeli weźmiemy, że tam koncepcja jest, że albo trzy, bodajże czy dwie federacje mogą wskazywać przedstawiciela do rady, albo 20 organizacji, tak? Czyli taki system trochę jak obecnie w Radzie. I z tego są wybierane osoby. No to teraz jaką mamy sytuację? Mamy sytuację, że te osoby reprezentują albo te federacje, tylko i wyłącznie, bo sektora nie reprezentują. To jest wyraźny zapis. Albo te organizacje. I teraz co jest, jaka jest sytuacja, jeżeli jedna federacja wycofa swoje poparcie dla takiej osoby? Co jest, jeżeli z tych 21 organizacja wycofa swoje poparcie dla tej osoby? Czarek, ty nie odpowiadaj, bo... Nie, nie, tylko coś ćwiczyliśmy już podobnego, przecież tak, przekaję. Tak, no ty tak, no ale to... Dobra, nie ułatwiajmy. Nie odpowiadaj. Czekajcie, może nam tutaj pan tylko ułatwił, więc znasz go. Proszę, rzeczywiście wczoraj
jeszcze teraz w tym okresie zastanowimy się nad zmianą tego przepisu ustępu 10, żeby tę przesłankę odwołania sformułować w sposób, prezes Rady Ministrów może odwołać członka Rady z tego powodu na uzasadniony wniosek. Ale na uzasadniony wniosek jednej organizacji? No bo mamy sytuację taką, że ta osoba reprezentuje, jest wskazana... Wniosek jednej organizacji, chociażby jednej organizacji, ponieważ w tej koncepcji to prezes Rady Ministrów powołuje tych członków spełniających określone kryteria. Więc to jest jego odpowiedzialność polityczna za to, za to kto znajdzie się w Radzie Narodowej. Mamy kolejkę głosów. Masz jeszcze pytania? Bo tak, tak, znaczy ja ciągnąc ten wątek ogłoszenia i tak dalej, bo tak, w tym ogłoszeniu między innymi jest, są, ogłoszenie będzie zawierało rzeczy, które już są uregulowane w innych miejscach w ustawie o pożytku. Tam na przykład te kwestie, w jaki sposób będą ogłaszane wyniki konkursu na przykład. To też film, o którym oczywiście. Już. Jesteśmy w tej 30. I tutaj jak jest regulamin konkursu określa. Regulamin, nie ogłoszenie. I na przykład jest sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu. Jeśli wcześniej mówimy, że są to rzeczy regulowane przez ustawę o pożytku, a z drugiej strony potem w regulaminie w wielu miejscach jakby no, wstawiamy inny tryb niż ten, który jest przewidziany w pożytku. Zastanawiam się, czy jest to konieczne tak naprawdę, skoro tam ustawa o pożytku dość tam szczegółowo nam mówi, gdzie wywieszamy ogłoszenia, gdzie publikujemy wyniki. Tak samo jeśli chodzi o ocenę wniosków złożonych w konkursie, mamy inne kryteria niż te 6 kryteriów, które są w ustawie o pożytku. Tu jest 5 kryteriów. I one tam jakoś specjalnie też nie odbiegają według mnie od tych pożytkowych. Może są nawet lepiej nazwane. Lepiej by pasowało. No, czyli rozumiem, że chodzi o spójność, tak? No, chodzi bardziej o spójność. Tak. Z jednej strony na początku tego rozdziału mówimy o tym, że odsyłamy do pożytku, a potem w wielu miejscach, czasami takim przepisem jak na przykład regulamin konkursu, który jest ustalony przez dyrektora, wprowadzamy jakieś tam inne tryby, które nie są znane tak do końca. Dopiero one nawet nie w tej ustawie, tylko w jakimś tam regulaminie będą wskazywane. To tak. Dobrze, ja przyjmuję to uwagę, do zastanowienia się. Jeszcze się zastanawialiśmy się nad tym kilkakrotnie, ale jeszcze raz w kontekście tego, o czym Pan mówił, się tutaj temu przyjrzymy. Ja przepraszam bardzo, ale że jeszcze nie odniosłem się do tego, o czym Pan mówił, Pan Cezary. Ja nie chcę powiedzieć, że poradziliśmy sobie tak bez żadnego problemu z wdrożeniem tej ustawy. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak ogromne jest to zadanie, jak wiele pudeł, dużo obrazowo trzeba będzie przenieść miejsca na miejsce, być może. To jest takie bardzo techniczne pytanie, bo to nie jest pytanie o to czy, tylko pytanie jak. Robić. Przewidzieliśmy w ustawie okres 2 miesięcy, no, aby ten proces się dokonał. Jesteśmy jeszcze przed rozmową z panem dyrektorem, z panem. Być może takie szczegółowe, techniczne rozmowy nakażą nam wydłużyć ten okres, nie wiem, 3 miesięcy. Chcielibyśmy to zrobić jak najsprawniej, jak najbardziej efektywnie, żeby nie przedłużać tego procesu, ale jeśli ten proces będzie wymagał tego, aby to wydłużyć, to oczywiście. Pełnomocnicy wojewodów. Ja sam optowałem za tym, żeby ten przepis sformułować bardziej ostro, ale muszę powiedzieć, że ani w procesie uzgodnień, ani w procesie konsultacji nikt tego nie podniósł. W związku z tym to zostało trochę tak, jak jest. Mimo tego, że parę miejsc krytykowano, że tutaj pełnomocników może wojewoda powołać, nikt tego nie podniósł. Ale to jest jeszcze rzecz, która być może rzeczywiście wymaga
zmiany. Zastanowimy się nad tym, czy to sformułowanie rozwój instytucjonalny rzeczywiście wyczerpuje wszystkie elementy. Też pan wspomniał, ale o których jeszcze myśleliśmy. Także bardzo dziękuję za ten uwagę. Ja teraz podam kolejny głosów. Raz, dwa, trzy, cztery, idę tyle, ale... Znaczy jeszcze raz muszę wrócić do wątku, który tutaj powiedziałem. To ja miałem honor pracować nad ustawą o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. To są lata, pierwsze lata XXI wieku. Wiem, jak ten proces wygląda i zdaję sobie sprawę, jak trudno nam było osiągnąć pewien konsensus. Ja powodzinali pana stronę, determinację na to, że pan jest otwarty na rozmowę i że możemy rozmawiać, bo to nie jest dla mnie. Choćby kwestia, którą podjęłem, to pan tak troszkę tak odzweksował. Trzeci sektor jest pojęciem czysto statystycznym. Po to statystyka musiała stworzyć trzeci sektor, bo musi znaleźć, uznała, że to są wszystkie organizacje, które nie dzielą zysku między swoich członków. To jest pierwsze. Bo jeżeli włączyła do trzeciego sektora partie polityczne, włączyła związki zawodowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie społeczne, tanie budownictwo, to są twórcy części dochodu naszego PKB. I to jest czysto pojęcie statystyczne. Ja błagam pana, żeby pan się nie utożsamiał trzeci sektor, żeby pan nie był liderem trzeciego sektora, tylko organizacji polskich. Bo jeżeli w to pojęcie pójdziemy, to zginiemy w morzu. My reprezentujemy obywateli, a nie izby gospodarcze. Nie związki klubów. To musi być jasne, dlatego chciałem to potwierdzić, że wtedy też mieliśmy taką dyskusję. Ja mam niedawno otrzymałem opinię, tyle opiniowałem, że przyjąłem do realizacji, zgłosiłem chęć współpracy na program współpracy z organizacjami pozarządowymi ministra rozwoju, podpisany przez ministra rozwoju i finansów. Bardzo piękny, naprawdę piękny dokument. Pamiętam jeszcze, Hawadej zaczął pracować w poprzednich kadencjach. Ale tam są związki zawodowe, bo muszą być, tam są spółdzielnie, bo on jest odpowiedzialny za tę sprawę gospodarki. I wyznaczył koordynatora do gabinetu ministra do współpracy. Zwracam na to, jeszcze raz mówię, proszę o uwzględnienie, żeby nie mieszać pojęcia organizacji pozarządowej z pojęciem trzeci sektor. Bo tutaj się wtedy utopimy w tym wielkim morzu, który reprezentuje trzeci sektor. To jest 130 czy 140 tysięcy ludzi zatrudnionych, 3 miliony wolontariuszy i tam jest podane wartości przychodów i kosztów, bo one wchodzą wtedy w statystykę dochodu narodowego. Tyle chciałem zwrócić uwagę. Pan rozważy, czy ja mam rację, czy nie, ale wydaje mi się, że z doświadczenia o tym mówię. O innych sprawach nie ma co odpowiadać. Bardzo dziękuję za tą uwagę i oczywiście bierzemy wszystko pod uwagę. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście jest jeszcze bardziej skomplikowane. Jeśli chcemy budować na przykład nowoczesną ekonomię społeczną, tak, i czy wspierać nowoczesną ekonomię społeczną i na przykład posługując się czy przyglądając się takim wzorom, jakie mamy do czynienia na południu Europy, w Hiszpanii na przykład, to tam ekonomia społeczna nie ma cechy na profit. Więc to jest rzeczywistość jeszcze bardziej złożona niż na przykład. Wystarczy organizacja. To jest tyle, powiem z tym to. Tak, bo czas leci. Już mam dwie kwestie. Pierwsza to jest takie enigmatyczne słowo, które tu się pojawia wczoraj. Coś się wczoraj wydarzyło, o czym było rozmawiane, trudno jest się odnosić do sprawy, jeżeli nie wiem o czym. Nie jestem w tym uczony, więc mogę się tylko domyślać, ale domysłów nie będę, że tak powiem, upubliczniał. Nie wiem, co było wczoraj. Rozumiem, że coś było. Witold tam był. No, pojawiało się tam wczoraj. To jest jedna kwestia. Natomiast odnośnie
odnośnie tego projektu, to zauważyłem pewną prawidłowość. Otóż należy do dobrego tonu, żeby odnosić się negatywnie do projektu. Wypowiedzi typu, że większość organizacji jest przeciwna, a jakieś są tylko opinie pozytywne, to już daje nam pewne, że tak powiem, nieciekawe zabarwienie. Jeżeli mówimy, że jakieś pozytywne, no to to jakieś małe, jakieś nieistotne, marginalne, przypadkowe, taki jest mój odbiór tej kwestii. Pokusiłem się o pewną statystykę w niewielkim regionie, w niewielkim województwie. Zapytałem kilku organizacji, z kilkoma rozmawiałem. Zasada oceny, czy proporcjonalność oceny tego projektu była w zasadzie następująca. Im większa organizacja, tym bardziej krytyczna do tego projektu. Im mniejsza organizacja, tym większe oczekiwania. Około 30 organizacji zapytałem, z częścią się spotkałem, rozmawiałem. Rozmawiałem też o tych sprawach z wojewodą lubuskim. No bardzo różne są tutaj odniesienia się do tej kwestii. Niemniej jednak bardzo mnie niepokoi to, że organizacje większe odnoszą się z mojej statystyki wynika, że odnoszą się zdecydowanie negatywnie, natomiast organizacje mniejsze mają pewnego rodzaju oczekiwania. I tutaj wspomniany artykuł 31 jest w zasadzie mało precyzyjny. Niemniej jednak ja bym widział w tym artykule pewne rozszerzenie nieprawne, tylko nazwijmy to rozszerzenie w formie dobrej woli wykonawcy tego artykułu 31. O co chodzi? Że jeżeli będzie dobra woda, to również będzie można sfinansować pewne działania administracyjne czy organizacyjne tych organizacji, których na to na przykład w ogóle nie stać, a mają ciekawy pomysł. To są małe organizacje, to są nieformalne grupy, które się na pewno nie przebiją przez duże wnioski. I to jest wreszcie prasa tak zwana obywatelska, nie mylić z prasą samorządową. To są dwie różne sprawy. Więc tutaj w tym wspomnianym artykule 31 w domyśle widzę dobrą wolę. Natomiast sumując te moje statystyki, być może nie reprezentatywne, być może marginalne, jednak one są takie, jakie są. Ja już kiedyś mówiłem o tym, jakie były socjologiczne zjawiska przy przedstawianiu projektu tej ustawy. Były bardziej negatywne i mniejsza wiedza była na jej temat. Ale to już jest inna kwestia. To są takie dwie moje uwagi. Ale chciałbym jednak usłyszeć, co było wczoraj. No, poniedziałek. Wczoraj dzisiaj nie mamy spotkanie, tak? Przepraszam bardzo, bo to rzeczywiście nieeleganckie zachowanie. Wczoraj odbyło się spotkanie... Moje. Nie mówię moje, że mówię wczoraj, nie mówiąc jednocześnie, co było wczoraj. Dlatego mówię przepraszam, nie przepraszam nigdy w czymś imieniu. Wczoraj odbyło się spotkanie z ekspertami pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego 7 grudnia, kiedy zaprosiliśmy ekspertów, aby przyjrzeli się temu projektowi ustawy na samym początku, przed rozpoczęciem procesu konsultacji. Obiecaliśmy, że przedstawimy także ekspertom ten projekt po zmianach i poddamy go jeszcze ocenie, dyskusji. I to spotkanie właśnie odbyło się wczoraj. Zapomniałem dokończyć, mianowicie Rada Działalności Pożytku Publicznego projekt tej ustawy zaopiniowała pozytywnie, jak pamiętam. Rada nie wydała opinii do dzisiejszego spotkania, albo stwierdziliśmy wtedy, że nie mając informacji po konsultacjach społecznych, mieliśmy tylko stanowisko. To była troszkę inna forma po to, żeby dostawić przestrzeń do dalszej rozmowy merytorycznej. Ta
takie były nasze oczekiwania. Tutaj mamy jeszcze jeden głos. Mhm. Tak, tak. Znaczy ja dwa tematy. Jeden bije się w piersi, ponieważ to tak naprawdę zespół ekspercki pracujący nad standardami funkcjonowania rad działalności przez kilku lat rekomendował wszystkim, ażeby również prowadzić zmianę w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie z może na powołuje w kontekście rad przy okazji zgłoszenia przez organizacje pozarządowe wniosku o powołanie rady działalności na poziomie lokalnym. A tutaj rzeczywiście zajęliśmy się wieloma innymi tematami, a zupełnie umknął nam ten dosyć istotny. Ja wiem, że tu oczywiście liczymy na to i najprawdopodobniej będzie tak, co zresztą się dokonuje, że pełnomocnicy, a w zasadzie, żeby troszkę odróżnić osobę zajmującą się współpracą z organizacjami pozarządowymi od pełnomocników marszałka, więc często nazywani są koordynatorami i już są przez wojewodów powoływani, to wiemy, to znamy przynajmniej kilku takich koordynatorów. A druga rzecz, to bym chciał jednak odciąć się trochę od zgadywania Witolda. Ja wiem, że on ma dobrą wolę, żeby jak najbardziej wzmocnić to, ażeby jak najlepiej ustawa była przygotowywana. Ja jednak nie chciałbym zgadywać i mam podstawy, żeby jeśli już, to żeby zgadywać pozytywnie, bo pan dyrektor, nie wiem czy zauważyliśmy, ale daje nam podstawy ku temu, że jest zainteresowany, żeby współpracować z nami w przygotowaniu tego wydarzenia. I nie mam też podstaw do tego, żeby się panu dyrektorowi poodlizywać, więc nie mówię tego z pobudek osobistych. Jestem zainteresowany, żeby dać, rozumiem jak najbardziej kwestie organizacyjne. Sam jednocześnie działam u podstaw i jednocześnie strategicznie przygotowuję coś. Naprawdę jest to strasznie trudne do połączenia, ogarnąć zarówno temat przygotowywania, jednocześnie konsultowania, jednocześnie pisania, jednocześnie odpowiadania, jednocześnie wszystkiego, to nie jest to łatwy temat, zwłaszcza jak się ma niewielką ekipę. To ja tutaj proszę też, żebyśmy nie zgadywali. Odnośnie tej statystyki, o której wspominałem, to nie była przypadkowa statystyka, mianowicie kontaktowałem się z organizacjami, które wyraziły poparcie, to były osoby do wejścia do rady, więc ja uważałem za swój obowiązek, żeby się skonsultować, przynajmniej telefonicznie. No proste, zupełnie proste. I stąd też moja wiedza. Jeśli pozwolicie Państwo, to ja mam parę pytań do tego dokumentu, bo... Ale Adam miał pierwszy. Ja byłam przed Adamem. No tak było, tak było. Adam będzie ostatni. To ostatni będą pierwszymi. W momencie, kiedy myśmy wnioskowali o to, żeby była reprezentatywność w Radzie Narodowego Centrum, to tak naprawdę ta Rada Narodowego Centrum trochę miała charakter Rady Nadzorczej. Dzisiaj de facto ona nie jest Radą Nadzorczą. Jeżeli się spojrzy na zakres obowiązków tej rady, ona dzisiaj de facto ma rolę w 100% tylko i wyłącznie konsultacyjną, co powoduje, że de facto nawet dyrektorem, bo już nie prezesem, a może i szkoda, że nie prezesem z mojego oglądu sprawy, nie ma tego ciała kolegialnego, a jest jedną osobą z zwierzchnictwa pani premier. I to myślę, że mnie to trochę zastanawia, bo z przejrzystości wszystkich rzeczy, tam gdzie pojawiają się finanse, tak ważne decyzje, tak newralgiczne, jednak większa rola gremium kolegialnego dla mnie jest bardziej pozytywnym sygnałem i pytanie, czy można to kompetencje rady gdzieś tam rozszerzyć. Po drugie, ja jestem zwolennikiem jednak budowania pewnych rzeczy po kolei. Czyli najpierw cel, potem program, a potem narzędzia wykonawcze, czyli Narodowe Centrum, które między innymi jest narzędziem wykonawczym do programu społeczeństwa obywatelskiego. Ja nie mówię tutaj o różnych programach, które mogą być stworzone z poziomu rządu, ale gdzieś tam na pierwszych konsultacjach tego dopytywałam o ten program, dlatego że ten program powinien tak naprawdę wskazywać cele, zakres kompetencji, obowiązków, odpowiedzialności tego dyrektora, prezesa centrum. Dzisiaj mamy tak, że program może wyjść poza ramy odpowiedzialności opisanej w ustawie. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację i konsekwencją będzie zmiana prawodawstwa.
Zbyt częsta zmiana prawodawstwa bądź zmienianie ich inną ustawą dla mnie jest mało czytelne. Więc ja osobiście jestem zwolennikiem najpierw cel, potem program, a potem narzędzia wykonawcze. Ja niestety po przeczytaniu tego projektu ustawy mam poczucie, że ta reprezentacyjność, o której mówimy i o której pan dyrektor powtarza, że ona de facto jest w trzeci sektor podnosi, że jej nie ma. Ja mam poczucie, że to Narodowe Centrum nadal nie da takiej gwarancji. Dlatego, że w wielu momentach w konsultacjach słyszę, że duże organizacje były preferowane, a ja niestety nie mam takiego poczucia jako Związek Harcerstwa Polskiego. Największa organizacja wychowawcza, jeżeli chodzi o ilość członków, o ilość realizacji zadań. Śmiem powiedzieć, że jedna z większych, która ma poza finansowy wkład do budżetu państwa, dlatego że zwracam uwagę, że każdy drużynowy to 1000 godzin pracy wolontariackiej rocznie i myślę, że niewiele organizacji ma taki porównywalny przelicznik, jakbyśmy sobie to wycenili po cenach najniższej stawce, jaka jest, to jest naprawdę bardzo duży wkład pozabudżetowy do budżetu państwa, a nie mam poczucia, że byliśmy do tej pory w jakikolwiek sposób na preferowanych warunkach. Wręcz przeciwnie, mam poczucie, że preferowane warunki do tej pory, czy CEO, to były organizacje, które nowo powstawały i innowacyjność, która była innowacyjnością pierwotną, a niekoniecznie innowacyjnością odtwórczą, bo mamy dwa rodzaje innowacyjności, czyli na przykład programy, które się sprawdzają, wpływają na długofalową zmianę, wychowanie i dobro, efekt oddalony w czasie, a powtarzają się przez x lat, są oceniane negatywnie, bo na przykład chociażby Festiwal Piosenki Kieleckiej, który gdybyśmy odcięli słowo harcerski i odcięli słowo, który on jest, byłby innowacyjny na dzisiejsze czasy, ale ponieważ jest powtarzalną formą, jest bardzo często deprecjonowany w świecie organizacji pozarządowych i w ogóle w konkursach. I nie mam poczucia, że to rozwiązanie wspiera organizacje działające długofalowo, misyjnie, działające na zasadzie celu. A wręcz przeciwnie, mam poczucie, że to jest w tej chwili ponowne wsparcie drobnych, małych organizacji. I mam pytanie, co robimy z takimi organizacjami jak na przykład moja, ZHR, Caritas, które mają inny sposób funkcjonowania, wieloletnią historię. I zawsze będą miały powtarzalność, tak? Bo jeżeli mamy wychowywać harcerską metodą wychowawczą, to nie będziemy jej zmieniać po to, żeby być innowacyjnym. Ona się sprawdziła i ona jest dobrym narzędziem pracy. I od razu powiem jeszcze o dwóch zagadnieniach, bo myślę, że tak będzie prościej. Ja mam, powiedzieliśmy sobie, że Rada Pożytku ma zmienić swoje miejsce, tak jak cały ten blok zagadnień. Mnie zastanawiają dwie rzeczy. No, po jednym spotkaniu na Komisji Sejmowej wiemy, że idzie nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pytanie, czy ta ustawa, która będzie szła, będzie jednocześnie zmieniała kompetencje Rady i czy ta Rada, o której mówimy w przeniesieniu, tutaj zostaje na tej samej etapie kompetencji, co ona ma dzisiaj. Czy te kompetencje Rady z racji przejściem pod prezesa Rady Ministrów się zwiększą? Jeśli tak, to jak to widzimy gdzieś tam w czasie? I po drugie, czy zmiana tej ustawy nie wpływa także na ten tryb konkursowy, który jest tutaj opisany w rozdziale czwartym, bo to powoduje, że pewne rzeczy zostały doprecyzowane w tym dokumencie przy jednoczesnym powołaniu się na ustawę pożytku. I już tak. Zacznę od tego ostatniego pytania. Takie są nasze ustalenia, że dokonujące się w tej chwili zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają charakter, tak jak obecna ta zmiana, która przed chwilą została uchwalona, mają bardziej charakter porządkujący i techniczny. Jeśli chodzi o kompetencje Rady, ustawa o finansach publicznych w odniesieniu do agencji wykonawczych rezerwuje zatwierdzanie dokumentów finansowych, czyli planu finansowego i sprawozdania finansowego dla nadzorującego go organu administracji rządowej, czyli ministra, w tym przypadku dla premiera. I tutaj tego zmienić się nie da, nie zmieniając ustawy o finansach publicznych. Mogliśmy to najwyżej pozostawić w gestii Rady zatwierdzenie planu działalności i sprawozdania z działalności. Przy czym tutaj mogliśmy się z kolei spotkać skądinąd z uzasadnionym zarzutem, że skoro dokument finansowy zatwierdza premier,
to czemu dokument dotyczący działalności zastępca terminu? Stąd przyjęta taka koncepcja. Jestem przekonany, że ten kształt ustawy, zresztą sam o to zabiegałem, jest na tyle ogólny w jego miejsca, że nie będzie go trzeba zbyt często i natychmiast nowelizować. Stąd też odniesienie na przykład do takich ogólnych sformułowań, społeczeństwo obywatelskie, stąd też dość szeroko zakreślony katalog zadań, które centrum może realizować w artykule 24 ust. 4. Stąd też takie ogólne odniesienie się do kwestii rozwoju instytucjonalnego. Jeśli jest inaczej, to bardzo prosimy jeszcze nawet na tym etapie o konkretne wskazówki. Trudno mi także znaleźć uzasadnienie dla Pani obaw dotyczących tego, że ustawa ma preferować jakiś typ organizacji. Raczej mówiąc o celu Narodowego Programu, celach Narodowego Programu i także tej regulacji, mówiłem o tym, że ustawa ma raczej równoważyć dostęp do środków publicznych, do zasobów publicznych w różnych przestrzeniach społeczeństwa obywatelskiego, ale nie dyskryminować kogokolwiek z jakichkolwiek powodów. W tym, jeśli będą instrumenty finansowe, które będą skierowane do dużych organizacji, a w przypadku rozwoju instytucjonalnego można sobie wyobrazić takie instytucje, to oczywiście duże, te największe organizacje także będą mogły z tych instrumentów korzystać. Naprawdę? Wreszcie się doczekałem. Znaczy, parę pytań już zostało rozwiane w mojej wątpliwości, ale mam takie kilka pytań, które doprecyzowały. Skoro docelowo ma być stworzony program, Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakie Pan widzi w tej chwili kroki, czy chodzi mi bardziej o to, jaką perspektywę czasową do tego, że wszystko to, o czym mówimy, w tym programie się znajdzie i kiedy ten program zaistnieje, bo tutaj w tym dokumencie to co też Cezary podkreślał, to jest w paru miejscach. Ja też sobie zaznaczyłem to o 1%, że na przykład jest wspomniane tak o 1% tylko w kontekście tego, że stosuje się dotychczasowe przepisy. W związku z tym jest już jakby taka sytuacja, kiedy 1% się pojawia w dokumencie o centrum, ale jakby nic nie idzie za tym. To znaczy nie wiadomo, kiedy to nastąpi, w drodze jakiego właściwie zmiany prawa, jakiego typu, tak? Czy to będzie... Bo teraz Pan przed chwilą powiedział też, że będzie, że w kontekście tej ustawy, że najprawdopodobniej będą to poprawki o ustawie o pożytku publicznym, że będą to uściślenia, poprawki takie, które nie będą miały dużego wpływu, ale z drugiej strony wcześniej rozmawialiśmy też o tym, że dyrektor ma prawo w drodze regulaminu określić te formularze i tak dalej, wszystko. Więc czy to może być jedno z drugim spójne, że na przykład przy tej nowelizacji zostaną wprowadzone takie zmiany, które ułatwią to i jakby spowodują, że więcej instytucji rządowych będzie stosowało te same formularze, a nie mniej, tak? Bo jeżeli teraz jest możliwość zmiany, no to sądzę, że ja też mogę powiedzieć, że my też jesteśmy gotowi do pomocy przy tym, ale no nie ma sensu też tworzenia jakby jeszcze większej liczby, chociaż to, co Pan powiedział a propos, czy to, nie wiem, czy to Pan powiedział, czy Cery też, o tych małych grantach i większych, no moim zdaniem to jest jakieś rozwiązanie bardzo dobre dla małych organizacji, ponieważ podstawowym ich problemem jest to, że przy grantach do jakiejś wysokości, no powiedzmy, czy tam 5 czy ileś tysięcy, to nie jest kwestia teraz jakby oceny, tak? Ale dla nich to sprawia niesamowitą trudność i stąd być może te oczekiwania też, bo one się nie są w stanie przebić nawet przez formalności. W przypadku zdobycia jakichś środków, to dla nich są stosunkowo duże, natomiast dla organizacji pozarządowych typu ZHR, ZKP, Caritas i tak dalej, to w ogóle dla nas to nie ma nie to, że sensu wnioskowanie, tylko że my opierając się w 99,9% na kadrze wolontarystycznej, nie jesteśmy w stanie o takie środki występować, bo mamy za dużo jednostek, które są prowadzone tylko przez dzieci i młodzież,
i nie ma nad tym czapy jakiejkolwiek instytucjonalnej typu biura, nie wiadomo jak rozbudowane. W związku z tym my nawet nie jesteśmy w stanie na świetlice czy na zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla 30 dzieci, tak, występować o granty typu 5 tysięcy, bo my byśmy mieli sam w ramach naszych organizacji po 1000-1500 wniosków. I też komendanci chłopców mówią, że praca, która jest włożona w taki wniosek, jest niesproporcjonalna jest... do ich rozliczenia, a to wszystko pewnie wolontariuszy. My na przykład rezygnujemy z niektórych grantów, nie dlatego, żebyśmy nie chcieli ich pozyskiwać, bo dla małych naszych jednostek jest to bardzo duże wsparcie, ale my nie jesteśmy w stanie tego koordynować ogólnopolsko, żeby z 1000 podmiotów, no kiedyś ja sam uczestniczyłem przed 20 laty w rozliczaniu projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, na którym dostaliśmy na ZKR za 1 600 000 na 1100 szkoleń realizowanych w całej Polsce. No to ja miałem taką gehennę, że z panią z MEN-u po prostu myśmy przyjeżdżali pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, bo nam brakowało jednego rozliczenia, tak? I myśmy tylko z tego powodu 3 dni zawalali. I tutaj jakby dołączam się do tego, co powiedziała Małgosia, że my też liczymy i my też mamy oczekiwanie, nie na zasadzie takiej, tak jak pan dyrektor wspomniał, tak, że to wyrównywanie szans jest tak jakby z bardzo wielu stron, ono różnie wygląda, tak, bo dla małych organizacji będzie to wsparcie pod tytułem takim, że będą miały łatwiejszy dostęp do tych małych środków. Dla dużych organizacji my się czujemy, przepraszam bardzo, no to mogę mówić w imieniu obydwu organizacji, ale jeszcze paru innych organizacji, my się czujemy dyskryminowani, ponieważ jeżeli ograniczenia polegają na tym, że są 2 wnioski składane, to dlaczego dzieciaki, które my prowadzimy, które jeszcze w dodatku robią to wolontarystycznie, są dyskryminowane i one nie mogą złożyć wniosku, bo mała świetlica środowiskowa dla 30 dzieci, która założy stowarzyszenie, ma, a tak naprawdę to doprowadza, że my powinniśmy właściwie w ramach ZHR-u, ZHP-u potworzyć sobie 1000 stowarzyszeń w ramach wszystkich grup, które będą skupiały i tylko wtedy one będą mogły. Więc to znaczy ja nie mam teraz jakichś wątpliwości, tylko mówię, że jakby te wszystkie niezmiernie trudno będzie, tak, to wszystko skomasować. Ja też w tym kontekście mam pytanie, jak pan widzi nawet tak hasłowo a propos tych instytucjonalnego wsparcia, w jakim kierunku to, czy to mają być jakieś wydzielone fundusze z FIO, czy też jest jakiś pomysł, może pan ma pomysł na to, czy to będzie jakaś osobna pula, czy... Bo mówię, tu jest bardzo dużo rzeczy fajnie stawionych. Ja rozumiem, że docelowo wszystko się znajduje w tym programie narodowym, tak? I on będzie definiował nam jakby całą strategię państwa w stosunku do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Chyba tak. Teraz jak te elementy będą działały? Jakie pan na dzisiaj widzi to i jak to w perspektywie czasowej? Czy to, nie wiem, za rok będzie, czy za 2 lata? Bo jak organizacje sobie wyjmą jeden przepis i wezmą sobie ten 43, że stosuje się dotychczasowe przepisy, to już będzie wątpliwość. No dobrze, ale to znaczy, że co? Co się dzieje, tak? Parę wątków. Mówiąc o aktualnie, ewentualnie toczących się pracach nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego, tych, które toczą się jeszcze w Ministerstwie Rodziny, mówiłem o tym, że one w zasadzie, tak jak otwarte nowelizacje, jeśli nawet miały w życie, to one miałyby mieć charakter techniczny. Większe nowelizacje tej ustawy będą związane z pracami nad Narodowym Programem Wspierającego Bezpieczeństwa Obywatelskiego. Jeśli chodzi o całą perspektywę Narodowego Programu, to też już trochę mówiłem o tym. Wydaje się, że ten program jednak powinien być wprowadzany pewnymi etapami. Prace nad nim prowadzone powinny mieć taki charakter etapowy, bo też różne są zadania, które program obejmuje i różne są narzędzia realizacji tych zadań. Jeśli chodzi o rozwój instytucjonalny, o wspieranie rozwoju instytucjonalnego w różny sposób, w różnym kształcie, to środki pochodzące, to środki przeznaczone na ten cel nie pochodziłyby z jakiejś wyobrażonej części FIO, tylko z tego instrumentu, który mamy w tej chwili od kwietnia tego roku, czyli z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 4% do systemu dopłat do gier. To jest budżet, jak się szacuje, około 40 milionów rocznie, czyli w tym roku jeszcze ewentualnie mogłoby być 30 milionów złotych. To jest znaczące wsparcie w kontekście tych 60 milionów budżetu, corocznego budżetu FIO. I myślę, że za rzeczywiście w ciągu najbliższych tygodni przedstawimy ekspertom pełnomocnika propozycję tego, w jaki sposób ten fundusz mógłby
o czym mówimy i to, o czym myślimy, to na takim mniejszym poziomie wspieranie mediów obywatelskich, to, o czym też tutaj ktoś, któryś z Panów wspominał, lokalnych grup strażniczych, ale także na nieco wyższym poziomie zorganizowania i wsparcie, które mogłoby dotyczyć większych organizacji, czyli tworzenie, na przykład, czy wspieranie tworzenia think tanków obywatelskich, albo pomoc w tworzeniu rozmaitych federacji, organizacji reprezentujących je, dachowych, czy parasolowych, później się to nazywa. Krótko mówiąc, dawanie takich narzędzi organizacjom, które mogłyby być wykorzystane do wzmocnienia potencjału jakichś grup organizacji. Na przykład w uczestniczeniu w różnych formach dialogu obywatelskiego, ale także w ubieganiu się o środki zewnętrzne, ale także wzmocnieniu takiego potencjału organizacyjnego w budowaniu umiejętności docierania do środków filantropijnych, chociażby. Rozwój filantropii w Polsce jest daleko niewystarczający. Niewykluczone, to można sobie wyobrazić, jeśli Narodowe Centrum powstanie w tym roku, że jeszcze w tym roku mógłby się pod koniec roku odbyć pierwszy konkurs na dotacje, takie instytucjonalne dotacje właśnie tego systemu gier. Na szczęście środki z tego mechanizmu finansowego nie zamykają się w roku budżetowym, tylko kumulują, w związku z tym te środki z jednego roku nie przepadają. Trwają prace takie koncepcyjne, też lada moment je przedstawimy w grupach roboczych, w szczególności grupie roboczej dotyczącej wolontariatu, o czym mówiłem dzisiaj, też w tym tygodniu jest to umówione na spotkanie z członkami tej grupy roboczej. Jeśli prace będą nas zadowalać, też przedstawimy je ekspertom trzeciego sektora i potem zaraz wyniki tej dyskusji, tej pracy zostaną powieszone na stronie pełnomocnika i rozpoczniemy szerszą debatę. Gdyby się rzeczywiście ten pomysł jakoś rozwinął, to w końcu roku moglibyśmy myśleć o rozpoczęciu funkcjonowania programu Polski Korpus Solidarności. Też trwają prace robocze nad tym systemem wsparcia dla Uniwersytetów Ludowych, ale tutaj wydaje się, że bez zapewnienia większych środków finansowych z innych źródeł na razie ten program jest mało realny. Rozmawiamy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ministerstwem Rolnictwa, z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Ministerstwem Rozwoju, żeby stworzyć taką platformę, płaszczyznę współpracy, w której mógłby ten program być realizowany, jeśli nie także o innych środkach zewnętrznych. W tej chwili ta grupa robocza, która pracuje nad merytoryczną zawartością tego programu, co mogłoby być wspierane w ramach tego programu. Celem jest ożywienie tej sieci uniwersytetów ludowych, która gdzieś tam na przełomie lat 90. i 2000. w Polsce powstawała w różnych kontekstach organizacyjnych, tworzona przez stowarzyszenia, czy tworzona przez Kościół Katolicki, na przykład, czy też inne organizacje. I też próba, czy pomoc w tym, aby te dobre wzory, które w funkcjonowaniu uniwersytetów ludowych, czy to w Polsce, czy w szczególności w krajach sąsiednich, w krajach skandynawskich, czy północnych Niemczech, zadziałały, żeby można było je przynajmniej przemyśleć i zastanowić się nad ich wykorzystaniem w naszym kraju. To także, to nie tylko jest mowa o instrumentach finansowych, ale także o instrumentach programowych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w 1936 roku bodajże został wydany taki dokument, który miał rangę ogólnika ministerialnego, podpisany przez ministra Sławoja Składkowskiego, tak? Który na czterech stronach
formułował zasady wspierania przez państwo, zupełnie pozafinansowe zasady wspierania tzw. domów ludowych, które na tamten czas pełniły funkcję zadania Uniwersytetów Ludowych. Wtedy w Polsce istniało 5 tysięcy mniej lub gorzej, znaczy lepiej lub gorzej funkcjonujących takich domów ludowych. Wydaje się, że chcielibyśmy, aby schodzić z tą ideą Uniwersytetów Ludowych, przede wszystkim na poziom regionalny, gdzie te uniwersytety mogłyby pełnić szersze funkcje, więcej zadań realizować, ale także pomóc w tworzeniu takich małych, lokalnych, wiejskich czy gminnych ośrodków, w których bardzo wąskie działania mogłyby się odbywać, mogłyby być realizowane i to wsparcie, czy to finansowe, czy programowe, mogłoby być realizowane właśnie z poziomu centralnego przez te regionalne ośrodki, które regionalne uniwersytety ludowe, które też w niektórych miejscach już działają dobrze, w niektórych miejscach trzeba byłoby im pomóc w działaniu. One same mogłyby realizować swoje programy i mogłyby wspierać te programy mniejsze, te instytucje mniejsze. Więc ileś działań zostało zainicjowanych, jak ten efekt prac w grupach roboczych będzie satysfakcjonujący, tak jak powiedziałem, będziemy o tym mówić szerzej. I te działania mogłyby być stosunkowo szybciej, wolniej zrealizowane, być może niektóre jeszcze w tym roku, 2017. Takie propozycje, które dotyczą minimalizacji barier, tam jak mówiłem, jest 15 obszarów, które sobie zidentyfikowaliśmy. Niektóre chciałbym, żeby były też stosunkowo szybko realizowane. Na przykład te dotyczące wzorów, nieszczęsnych wzorów ofert, szczęsnych czy nieszczęsnych, tych opartych o ustawę, czy zaprojektowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Chciałbym, aby w momencie, kiedy premier przejmie kompetencje w tym zakresie, żeby najpierw zaproponował środowisku nowy pomysł na te wzory ofert, zanim one oczywiście zostaną wdrożone, to chcielibyśmy je poddać szerokiej dyskusji. To nie tylko w środowisku organizacji obywatelskich, ale także samorządów terytorialnych, bo tutaj ta materia już bardzo wyraźnie wkraczałaby w praktykę działania samorządów. Ta praca pewnie zaczęłaby się stosunkowo szybko, aczkolwiek no, trudno powiedzieć, czy mogłyby te wzory ofert wejść w życie już od 2018 roku, czy trochę jeszcze później. I dalej inicjować pracę nad tymi zmianami legislacyjnymi, o których mówiliśmy wcześniej. Można? Krótko. A jaki jest czas według pana, w którym będziemy mogli się zapoznać z propozycją narodowego programu? Poszczególnych elementów, bo tutaj, tak jak wskazałem, ten program powinien być raczej etapowany ze względu na jego złożoną strukturę. Z niektórymi propozycjami moglibyśmy się zapoznać szerzej już bardzo niedługo, tymi dotyczącymi na przykład wolontariatu czy wsparcia instytucjonalnego. Dobrze, ja mam tylko takie pytanie. Czy dobrze rozumiem, że na dzień dzisiejszy Narodowe Centrum, które powstanie, będzie dysponowało środkami na potrzeby organizacji w kwocie 60 milionów złotych z FIO i około 40 milionów z tego procenta od gier, tak? I żadną inną kwotą, czyli około 100 milionów złotych, tak? Czy państwo przewidujecie w jakimś czasie zwiększenie na przykład kwoty na FIO? Dlatego, że wielokrotnie była mowa o tym, że to jest kwota niewystarczająca i każdy rząd obiecywał, że tą kwotę należałoby zwiększyć, żeby była większa dostępność dla organizacji. Dlatego, że większa dostępność tych środków nie polega tylko i wyłącznie na zmianie priorytetów czy czegoś takiego, ale również na ilości środków, jakie w tym są. No, nie zwiększając środków, nie zwiększy się ilości organizacji, które będą z tego korzystać, bo to się nie da tak zrobić. Bo albo się da bardzo minimalne kwoty i to będą bardzo małe kwoty, które nie będą, albo bardzo duże kwoty i wtedy no, ten budżet jest za mały. Tak? Ale czy dobrze rozumiem, że państwo będziecie dysponować na wstępie 100 milionami złotych dla organizacji?
3,5. Tak, można to rozumieć. Nie mogę oczywiście złożyć żadnych deklaracji dotyczących tego, że programy grantowe zostaną powiększone przez rząd, bo też na razie takich decyzji nie ma. Natomiast myśląc o programach, tych na przykład skierowanych do Uniwersytetów Ludowych, to trudno sobie wyobrazić, żeby te programy nie miały charakteru również programu wsparcia finansowego i tutaj szukać. Można. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz. I jeszcze jedna rzecz. Czy Państwo się nie obawiacie, że bądź co bądź jest to mocno projekt polityczny na dzień dzisiejszy i tak jest odbierany. Przyjdzie zmiana systemu i ten projekt tak naprawdę się mocno rozsypie, dlatego że kolejni rządzący stwierdzą, że no akurat mają inną koncepcję budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiem panu z największą przyjemnością. Nie obawiam się tego, wręcz przeciwnie. Uważam, że społeczeństwo obywatelskie jest z natury rzeczy społeczeństwem politycznym, a każdy projekt legislacyjny jest także ma charakter polityczny. Nie obawiam się tego, że ta działalność, czy to, co robimy, ma wymiar polityczny. Obawiałbym się tego, gdyby miało charakter działania nieprzejrzystego, gdyby było skierowane do wąskiej, wybranej grupy, gdyby miało charakter dyskryminacyjny, dyskryminujący dla jakiejś części sektora obywatelskiego, a takich zamiarów i takich zapisów w tym projekcie ustawy ani w narodowym programie nie ma. W związku z tym, jeśli polityczny, to w tym dobrym znaczeniu tego słowa, wywodzącym się jeszcze od polityki, tam, nie wiem, Arystotelesa i tak dalej, która mówi o dbałości o dobro publiczne, a nie o innych wymiarach praktyki politycznej. Ale to tak naprawdę łamy sekundy, bo umawialiśmy się na pewną godzinę i ja nie ukrywam, że... Z natury mówię, że musimy... Dobrze, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i konkludując tylko na jedno pytanie. Po pierwsze, zauważamy, że rzeczy, które byśmy wnioskowali o zmianę, w tej ustawie się zmieniły, za to dziękujemy. Natomiast także mamy wielką nadzieję, że jak najszybciej dostaniemy wykaz tych uwag, które wpłynęły do organizacji, bo to też pokaże nam jako Radzie spektrum patrzenia na centrum organizacji. Oczywiście musimy mieć tu głowę, że w naszym narodzie jest tak, że ci, którzy są przeciw, co się wypowiadają, ci, którzy są za, przeważnie milczą. I to też niestety jest pewien problem społeczeństwa obywatelskiego, który musimy mieć z tyłu głowy. Mamy jednocześnie nadzieję, że zmiana i wprowadzenie centrum i przeniesienie obszaru pożytku od ministra pracy i polityki nie spowoduje zamętu w tym obszarze, zwłaszcza, że 1% to jest tylko dla nas bardzo ważne rzeczy i dla wielu organizacji jakiekolwiek zamieszanie w tym temacie może być bardzo dotkliwe i mamy nadzieję, że tutaj wszystko nam się uda przeprowadzić. No i też coś, co podnosił Czarek bardzo mocno, właściwie gdzieś tam w jakimś momencie, nie wiem czy mocno. Warto by się pokusić o takie uzasadnienie do ustawy, które by wskazywało pewną polityczną zmianę w patrzeniu na społeczeństwo obywatelskie. To uzasadnienie mogłoby być w tym obszarze chodzą, tak? Bardziej wytłumaczyłoby pewne rzeczy i byłoby dzięki temu ustawa mogłaby być bardziej czytelna dla osób, które je po prostu czytają. Tak. To przyjmuję też tą uwagę, którą... Czy my jakieś z tego formułować? No właśnie. To znaczy tak, my jako Rada umawialiśmy się, że po tym spotkaniu będziemy się zastanawiali nad tym, czy wydajemy opinię o ustawie, bo na razie przyjęliśmy tylko stanowisko, ale tutaj w tym temacie prosiłabym o zaplanowanie po prostu kolejnego spotkania Rady, taka, żebyśmy mogli sobie... Rady czy zespołu? Zespołu, przepraszam. Nie mamy jeszcze takiej mocy, żeby zwołać Radę. Raz, dwa, trzy, cztery? Nie mamy. I to jest moja prośba o ustalenie takiego terminu, kiedy moglibyśmy usiąść po prostu i porozmawiać nad tym, co robimy z tym dalej. Czy mogę? Ale to momencie, tylko ustalmy termin, dobrze? Przepraszam. Nie wiem, po 20? Bo rady pożytku nie mamy w tym momencie, prawda? Po 20. Czyli po 20? Zdecydowanie. Ale w tym tygodniu między 20 a 24. Dobrze, to tak się umówmy, bo też chciałabym, żeby...
mieliśmy ten kalendarz kontynuowany, będzie nam bardzo miło, jak będzie bardzo nas jego uczestniczył. Nie tylko jako przedstawiciel. Jeszcze nie ma tak. Po 20 marca. Postaramy się ten temat podać jeszcze w tym tygodniu, dobrze? Spotkanie będzie dotyczyło? Czy opiniujemy, czy nie? Czy po prostu zostawiamy? Że zakończenia prac, jaka na, zakończenia prac na opinię. No, czy? Nie, bo możemy podjąć opinię, nie musimy, możemy zostawić sprawę takie, jak jest. Mamy ileś rozwiązań, tak? No, ale no, ja bym jednak chciał, żebyśmy mieli tą opinię. Tak. Stanowisko to zajęliśmy. Po 20. Dobra, tak? Uchwały. Tak. Jak? Ja skoro mówimy o kalendarzu, to dobra. Dobra. Dziękuję ślicznie za spotkanie. Dziękujemy bardzo.